26 stycznia prezydent Marcin Krupa ogłosił, iż w perspektywie roku 2018 lub 2019 uruchomiony zostanie katowicki szybki tramwaj, który połączy południe Katowic z pętlą brynowską. Wstępna propozycja trasy już jest. Jeżeli myślimy o szybkim, katowickim szybkim tramwaju, to wtedy, tak jak wspominałem, tych przystanków musi być określona liczba nie więcej niż 5. Stąd też myślałem o obsłudze Ochojca w ciągu ulicy, czy na końcu ulicy Szynwalda, przy tak zwanym Lesie. Później Górnośląskie Centrum Medyczne, czyli tak zwany Szpital Okojecki. Kolejny przy skrzyżowaniu ulicy Bażantów i Wieżowej, to jest przy osiedlu Odrodzenia, i kolejny przystanek przy osiedlu Bażantowo. O tym, którędy pojedzie szybki tramwaj, zdecydują katowiczanie. Będziemy całą tą koncepcję przedyskutowywali z mieszkańcami na różnych spotkaniach, tak więc cały program tych spotkań z mieszkańcami na pewno Państwu zostanie dostarczony. Tak jak mówię, jutro ruszają prace nad koncepcją spotkań z mieszkańcami w temacie budowy linii tramwajowej na południe. Tramwaj, jadąc z prędkością 60 km/h, pokonają w około 10 minut. Projekt okazał się lepszy od realizacji kolei linowej, która nie powstanie z powodu wysokich kosztów budowy stacji kątowych oraz braku akceptacji na taką formę transportu wśród części mieszkańców miasta. Kierując przede wszystkim się w stronę naszych seniorów, którzy nie do końca akceptowali tego typu rozwiązanie, proponuję jednak transport naziemny. Wybudowanie połączenia tramwajowego oszacowano na około 90 milionów złotych. Aby pokryć część tych kosztów, miasto będzie starało się o dofinansowanie ze środków unijnych. Będziemy realizowali go w oparciu o przedstawiony plan.